Lumi jest bohaterem grudnia, czyli ostatnim bohaterem miesiąca w 2023 roku. Lumi po fińsku znaczy nosiciel światła albo śnieg. I śnieg ma dużo wspólnego z tą bohaterką. Ona nawet podrzuca sobie śnieżną kulę. Lumi jest popularnym imieniem skandynawskim, zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczynek, i szczególnie dla tych dzieci, które są urodzone w okresie zimowym. Lumi jest niebieskim bohaterem, należącym do klasy zwiadowców. Cechą zwiadowców jest szansa na unik od bezpośrednich obrażeń z ofensywnych umiejętności specjalnych przeciwników, a jeżeli ten unik się powiedzie, to zapewni 20% premii do doładowania. Statystyki Lumi są ukierunkowane na atak z odpowiednimi wartościami dla ataku 817, do obrony 666 i zdrowia 1428. Te wartości są przed nałożeniem emblematów. Prędkość ładowania 55 wymaga 10 klocków do ataku, broń przyspieszająca taka jak waniliowy magnum albo broń miesiąca Ice Breath Sword dodają 9 do doładowania. Obie te bronie przyspieszą doładowanie Lumi o jeden klocek, czyli będzie wymagała 9 klocków, a jeżeli zastosuje się zarówno broń przyspieszającą, jak i węzeł prędkości, to obniży to doładowanie jeszcze bardziej do 8 klocków, czyli jej prędkość ładowania można przełamać 2 razy. Ok, zanim przyjrzymy się właściwościom specjalnym tej karty, kilku graczy wspominało w czacie, że czasem na moich filmach słychać miauczenie mojego kota. On bardzo lubi się odzywać, jak słyszy, że ja rozmawiam, także możemy go dzisiaj też usłyszeć. Jeżeli chcecie, żebym wam pokazała, jak on wygląda, podzieliła się zdjęciem, to wpiszcie w komentarzach. Ok, wracamy do Lumi. Więc pierwszą właściwością specjalną Lumi jest zadawanie 235% obrażeń celowi oraz pobliskim wrogom, czyli przy wartości ataku 817 daje to moc ataku 1920. Lumi atakuje trzech bohaterów z jednakową mocą, czyli podobnie jak Ghost z sezonu drugiego, Torrent z Wyspy Potworów oraz waniliowe Banshee i Logan. Wspominam te waniliowe karty tylko dlatego, że wartości ataku dostarczane przez warianty tych kart są praktycznie większe niż Lumi. Doszłam ostatnio do wniosku, że muszę się zacząć przyglądać tym wariantom trochę lepiej, dlatego że ja trochę je zignorowałam, nie mam żadnego pięciogwiazdkowego wariantu zrobionego, bo praktycznie nawet nie robię tam losowań, czekam aż się pojawi kojotę, ale ostatnio sprawiają mi te warianty trochę trudności, jeżeli są w obronie wojennej, więc chyba muszę zacząć się ich uczyć. Ok, jeżeli chodzi o dostarczany atak, to Lumi plansuje się tak w komfortowym środku wszystkich dostępnych bohaterów AOE3. Wciąż uważam, że Ghost i najsilniejszy chyba AOE3 bohater Torrent są od niej lepsze i będą miały pierwszeństwo do ulepszania. Druga właściwość Lumi jest niezwykle cenna. Ona zmniejsza doładowanie trzech przeciwników o 35%, co praktycznie może przechylić szansę zwycięstwa na stronę drużyny atakującej albo obrony, jeżeli ona będzie przez kogoś wybrana do obrony. Karty obniżające doładowanie są coraz popularniejsze w grze i mają naprawdę bardzo dużo zastosowań. One się dobrze sprawdzają teraz z tymi nowymi, bardzo mocnymi bohaterami. Dlatego, że kontrola doładowania zabezpiecza przed aktywowaniem właściwości specjalnych bardzo silnych atakujących kart. Takimi kartami, które również obniżają doładowanie są na przykład nowy Emerald, Dragon Fist albo bardzo niebezpieczny Flak. Trzecią właściwością specjalną to obniżenie otrzymywanego pancerza o 75% przez 3 tury. Jest to chyba najsilniejsza redukcja pancerza w tej chwili, dostępna w tej chwili w grze, ale jakoś nie widzę specjalnego zastosowania do tego. Nie wydaje mi się, żeby ona była jakoś wyjątkowo przełomowa. To się może zmienić w przyszłości. Używana w ustawieniu kolorów może być wykorzystana przeciwko Ghostowi, jeżeli będzie w drużynie 3-2, gdzie będą niebieskie karty, albo przeciwko jednorożcowi. Chociaż tak jak powiedziałam, to nie byłaby właściwość, która by powodowała dla mnie wybór tego bohatera do drużyny atakującej. Ostatnia cecha, wstrząs, jest szczególnie interesująca. Cel i pobliscy wrogowie otrzymują 224 punkty obrażeń za każdym razem, gdy otrzymają wzmocnienie i ten efekt trwa 3 tury. Czyli jeżeli bohater otrzyma 2 lub 3 wzmocnienia w czasie działania tego efektu, to wstrząs może wynosić 448 albo nawet 672 punkty. Dla przykładu jednorożec daje 2 wzmocnienia, a hypernowa daje 3, czyli jeżeli będziemy używać tej karty przeciwko drużynie, która ma któregoś z tych dwóch bohaterów, efekt tego wstrząsu może być efektem kończącym.
Bardzo niebezpiecznym elementem tej właściwości jest fakt, że nie można go usunąć, czyli niezależnie od tego, co się zrobi, czy jakich bohaterów się zaktywuje, to ten wstrząs i tak nastąpi, czyli może on, pomimo na przykład leczenia, on może wciąż zniszczyć bohatera. I teraz tak, ze względu na drugą cechę Lumii, czyli obniżenie doładowania wrogów, co opóźnia odpalenie właściwości specjalnych, może dojść do opóźnienia tego wstrząsu i w związku z tym nie będzie się on oczywiście utrzymywał przez 3 tury, tylko będzie krócej i może to być przez 1 albo przez 2 tury tylko, albo nawet wcale może nie zadziałać. Lumi najlepiej będzie się czuła w drużynie atakującej, zarówno w najazdach, jak i na wojnie. Wygląda ona na wystarczająco dobrego bohatera do machin wojennych oraz do wydarzeń specjalnych, gdzie będzie obniżać doładowanie finałowych bossów. W turniejach znajdzie swoje miejsce w drużynie atakującej, w prawej bitwie i trzecia właściwość nie będzie miała zastosowania, ale we wzmocnionym ataku będzie brylować, kiedy będzie mogła uderzyć bohaterów, którzy otrzymają jakieś wzmocnienia. Jeżeli ktoś się zdecyduje używać Lumi w obronie, to sugeruję podniesienie obrony na siatce oraz podniesienie zdrowia na siatce. Jej atak jest już wystarczająco wysoki, także trzeba się bardziej skupić na jej przeżywalności. Osobiście ustawiłabym ją na flankach, dlatego że schowana za silnym tankiem ma szansę się naładować i odpalić zanim zginie i będzie miała wpływ na naładowanie bohaterów drużyny atakującej. Generalnie jest to bardzo dobra karta, warta materiałów. Mnie się udało ją wylosować, także właśnie nad nią pracuję. Może nagram kiedyś z nią atak, jak ją skończę. Z tej chwili u mnie chyba na 4 gwiazdkach. Niecały. Jeżeli chodzi o broń miesiąca, to jest to zrecyklingowany talon mroczny płomień. On wcześniej chyba pokazał się, o ile dobrze pamiętam, w kwietniu 2022, także ja go mam w mojej kolekcji. Przyjrzyjmy się jego właściwościom. Jego druga właściwość to 17% szansy na unik. Jest jedną chyba z moich ulubionych cech, tuż po przyspieszeniu. Bardzo dobrze sprawdza się w obronie i zdecydowanie może być frustrująca, gdy wrogowie zaczynają tańczyć na ekranie. Przez długi czas miałam problem z broniami zwiększającymi obrażenia krytyczne, zadawane przez ciosy krytyczne, ponieważ do zadziałania tej właściwości jest niezbędna szansa na zadanie tych ciosów. Z założenia, bez właściwości specjalnych od bohatera lub broni, szansa na zadanie ciosów specjalnych przez kartę lub klocki jest równa 0. Także zwiększenie obrażeń o wartości 0 o 16% jest wciąż 0. Jedyny sposób, żeby uczynić tę broń przydatną, to było używanie węzła obrażeń krytycznych na siatce emblematów lub szansę na obrażeń krytycznych z właściwości specjalnych bohatera. I teraz jeżeli chodzi o te właśnie właściwości specjalne na obrażenia krytyczne, na szansę obrażeń krytycznych, nie było bohatera, dla którego ta broń mogła być przydatna, aż do tego weekendu praktycznie, czy do tego tygodnia, dlatego że w obecnym powołaniu najemników dostaliśmy kartę, dla której ta broń będzie bardzo dobrze pasowała. Mam tutaj na myśli oczywiście Serpenta, nowego najemnika, który ma plus 38% szans na cios krytyczny na 2 tury, czyli w jej przypadku będzie ona również miała szansę na zwiększenie obrażeń zadawanych przez te ciosy krytyczne. Chyba będę musiała zrobić recenzję tej karty, dlatego że wygląda ona interesująco. To tyle, jeżeli chodzi o grudniowego bohatera i broni miesiąca. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!